Ze śląskiego ogrodu zoologicznego uciekła pantera śnieżna. Takie komunikaty dostali w środowy poranek wszyscy pracownicy chorzowskiego zoo. Wtedy jeszcze nie wiedzieli, że uczestniczą w ćwiczeniach, które odbyły się po raz pierwszy w Polsce. Miały na celu sprawdzenie, jak pracownicy poradziliby sobie w przypadku wystąpienia takiej sytuacji, naprawdę. Wdrożyliśmy naszą procedurę przygotowaną. Ewakuowaliśmy naszych pracowników, nasze firmy zewnętrzne, które były na terenie ogrodu w tym czasie. Skontaktowaliśmy się ze służbami miejskimi. Gdzieś około godziny 8.30 była informacja, że Pantera Śnieżna wydostała się poza teren ogrodu zoologicznego i tutaj już cały ciężar tych ćwiczeń spoczywał na funkcjonariuszach policji. Policja wiedziała wcześniej o planowanych ćwiczeniach, bo wraz z wtajemniczonymi w akcji pojedynczymi pracownikami ZO opracowywała plan działania. Poza Chorzowską policją w akcji brał udział sztab zarządzania kryzysowego Urzędu Miasta. Procedura dotyczy przede wszystkim dużych kotów drapieżnych czyli tak jak w dzisiejszych ćwiczeniach panter śnieżnych, ale również tygrysów, lwów, gepardów. Także będziemy tutaj brali pod uwagę rosomaki, które często są pomijane, a tak naprawdę są zwierzętami bardzo niebezpiecznymi. Łącznie to kilkadziesiąt zwierząt. W Śląskim Ogrodzie Zoologicznym nigdy dotąd nie doszło do sytuacji, w której którykolwiek z jego mieszkańców wydostał się poza swój wybieg, choć w Polsce takie przypadki już były.